i rozpoczniemy nasz pierwszy podcast. Jest z nami redaktor Tobiasz, znany też wujkiem Tobiaszem i trenerem Tobiaszem. Postanowiliśmy zrobić pilotażowy odcinek, zdjęcia próbne do naszego kampowego podcastu, który postanowiliśmy stworzyć tylko i wyłącznie dlatego, żeby przybliżyć Was do nas i nas do Was. Jakoś tak. Basket Camp bawiąc uczy, ucząc bawi, więc nie mamy żadnych tutaj scenariuszy, nie wiemy co zrobimy. W każdym razie wujek Tobiasz będzie pełnił rolę redaktora Tobiasza. Czekaj, bo jeżeli my to mamy robić na jedną kamerę bez cięcia, to gadaj do tej kamery, bo to jest tylko tak jak gdyby dźwięk do tego, nie? Ale to już najwyżej sobie zmienimy. Już nie muszę zacząć od nowa. Będzie, tak, po prostu tak, tak już pójdzie, bo to będzie to sama na żywioł. Idziemy na żywioł. Pierwszy odcinek jest taki, żebyśmy nie musieli za bardzo nic wycinać. Najwyżej sobie przepniemy, ale nagrało się to, co powiedziałem w każdej chwili, tak? Tak. Dobrze. Więc. Ty też patrzysz do tej kamery, jak już grali z tej kamery? To gdzie mam patrzeć? Jak chcesz patrzeć do widzów, jak gadałeś? Tak. Chodzi o obraz tej, bo ty jesteście we dwójkę. Dobrze, dobrze. Byłeś tylko ty? Dobrze. Więc teraz jesteśmy już we dwójkę. W tym momencie jesteśmy już we dwójkę i zaraz dopuszczę do głosu redaktora Tobiasza. Nasz plan na ten podcast jest bardzo ambitny. Chcielibyśmy robić kilka odcinków. Na pewno nagramy do przodu. Tematy będą różne o życiu kampu, o rozwoju koszykarskim, o tym, czym się zajmujemy od 13 lat. Na razie zobaczymy, jak to wygląda, czy jest błysk, czy nie ma, czy będę musiał wymienić współprowadzącego, czy będziemy zapraszali gości, w jakiej scenerii, w jakim studiu będziemy to robili, dowiemy się wkrótce, ale jest z nami wujek, redaktor Tobiasz. Ja może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że w ogóle zaczynamy z tym podcastem, bo na pewno tutaj dwie tak wygadane osoby jak my będą mogły poruszyć sporo tematów. I tak jak wspomniałeś, fajnie, że możemy tutaj pokazać siebie od takiej też troszkę innej strony, nie tylko jako, nazwijmy to trenerzy, tylko też po prostu jako osoby, które ze sobą rozmawiają w taki luźny, fajny sposób. No i miejmy nadzieję, że to wypali, że spodoba to się naszym widzom. Dotrzemy nie tylko do tych, którzy już tutaj są z nami, można powiedzieć, od dłuższego czasu, myśląc tutaj o kampersach, gdzieś tam ich rodzinach i tak dalej, ale także, że dotrzemy do większego grona odbiorców, którym ten format takiej luźnej pogawędki na, sądzę, wszelakie tematy, bo to może się rozwinąć w każdym kierunku, nie tylko koszykówka, ale pewnie jakieś... Tak, na pewno będziemy chcieli zapraszać gości, którzy będą wspierali nas w tych całych rozmowach, na przykład naszych trenerów, którzy się pojawili za kamerą, ale to może trochę później. To są zdjęcia próbne, więc będzie dużo niedoskonałości technicznych, słownych, przejęzyczeń. Nie będziemy tego raczej wycinali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po 20 minutach po prostu to wyłączymy i sobie zobaczymy, czy chcemy to wam puścić, czy nie. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że nie było tak źle i postanowiliśmy to puścić. Więc wujku Tobiaszu, o czym chciałbyś się porozmawiać w pierwszym odcinku. Znaczy, może przybliżymy w ogóle, czym jest ten nasz wspaniały kamp, bo tak jak wspomniałeś, od 13 lat już działa. Myślę, że wszyscy, którzy tu są, już wiedzą, czym jest kamp i nie ma co powiadać historii. Bardziej myślę, że nasi kampersi, którzy to oglądają, mam nadzieję, że są ludźmi, którzy słuchają podcastów, ponieważ podcast w tej chwili jest świetną sprawą. Można sobie słuchać w autobusie, jadąc na trening, jadąc na mecz, z meczu, w każdej chwili, zamiast słuchać muzyki, czasami można posłuchać podcastu i być tutaj z nami w formie słuchawek lub w formie patrzenia na telefon, chociaż polecamy przede wszystkim słuchać, jadąc nas tramwajem. Sam miałem tę okazję ostatnio, kiedy dosyć dużo podróżowałem, właśnie przekonać się do podcastów, wcześniej gdzieś tam muzyka, jeszcze raz muzyka, a jednak te podcasty rzeczywiście wzbogacają, dużo fajnych rzeczy mogą pokazać, no i na pewno warto tego słuchać, nie tylko tego naszego, tylko a może coś byś polecił właśnie, jakieś takie koszykarskie podcasty dla naszych zawodników. Na pewno będziemy wrzucali takie rzeczy, jakie podcasty słuchać. Czasami, kiedy na siłowni jesteśmy, biorę, kampersi puszczają muzykę, biorę im telefon i wklepuję im na Spotify nasze ulubione podcasty, które ja na przykład słucham, które rozwijają mnie jako trenera, ale też wiem, że mogą ich jako zawodników rozwijać, więc na pewno takie coś robię. Jakąś polecajkę na pewno gdzieś tam na koniec wrzucimy. W tej chwili jesteśmy na konsultacji szkoleniowej w majówkę. Jest to, możemy powiedzieć, na czym polega konsultacja, jaka jest różnica między konsultacją a kampem. Z Twojej strony na przykład, jaka jest? Znaczy, ja czuję, że na pewno zawodnicy przyjeżdżają już konkretnie muszą być przygotowani, że to nie jest, bo czasami jest tak, sam często o tym wspominam, że jak przyjeżdża się na kamp, trzeba być przygotowanym, ale jednak koniec końców to wychodzi tak, że zawsze jest tak, że ten pierwszy dzień jest taki troszkę na rozruszanie, jeszcze nie wszyscy się czują, a tu na konsultacje jednak między innymi przez to, że jest tych zawodników mniej, dużo też jest powracających, to oni od pierwszego dnia już naprawdę na pełnych obrotach, przede wszystkim tak są dużo bardziej otwarci. Ja to widzę, że jednak jak jest większa grupa, to gdzieś tam pojawiają się takie osoby, ciężej się odnaleźć i tak dalej. Natomiast tutaj każdy praktycznie przyjeżdża i nawet jak jest pierwszy raz, to już można powiedzieć, że czuje, że kogoś zna. Jest to dobry temat, jeżeli chodzi o przygotowanie na kamp. Jak przyjechać przygotowanym na kamp? Zawsze powtarzam wszystkim kampersom, czy jest to konsultacja szkoleniowa, czy będziemy skakali z tematu na temat, jakby na tym polega podcast. Tutaj wujek Tobiasz ma kartkę, jakieś pytania, ale tutaj skąd pomysł na podcast, skąd pomysł na kamp, tego nie chcemy raczej. Straszne pas groły. Wszystko powiedzieliśmy. Bardzo ważne jest to, żeby ludzie na kamp nie przyjeżdżali
wracać do formy. Oczywiście, jeżeli ktoś miał kontuzję, to oczywiście tak, ale żeby robić postęp na kamp, trzeba przyjechać w swojej życiowej formie. Wtedy my tą dawkę treningu, którą aplikujemy, jesteśmy w stanie sprawić, że przez te 7 dni dostaniecie super dawkę treningową i ten postęp będzie widoczny. Oczywiście, jak mówiłem na wielu TikTokach wcześniejszych, żeby się nie powtarzać, nie ma trenera, który przez 7 dni sprawi, że będziesz lepszym koszykarzem, będziesz szybciej biegał i tak dalej, ale można zmienić nawyki treningowe, sposób myślenia, sposób podejścia do treningu, banie można zmienić. I potem jak utrzymacie to poza kampem, to wtedy jakby ten postęp do Was przyjdzie trochę później. Jeżeli ktoś przyjeżdża z wakacji, pojechał sobie z rodzicami do Chorwacji na 2 tygodnie, nic nie robił i przyjeżdża sobie do Wałcza na obóz i mówi, teraz przygotuje się do sezonu, no to tak naprawdę zrobi o połowę mniej, nawet więcej mniej, zrobi po prostu mniej, o wiele mniej zrobi niż gościu, który przyjechał tutaj przygotowany, ponieważ pierwsze 3 dni to będzie trening, potem walka z zakwasami, dojście do siebie, spotkania z fizjo i dopiero 4 dnia może ten gościu będzie gotowy do jakichś takich poważniejszych treningów. Więc musicie przyjeżdżać na kampy w miarę dobrej formie, przygotowywać się do nich. Żeby jesteśmy na wakacjach, to okej, ale już można sobie na tych wakacjach pobiegać, przygotować się do tego, żeby... Co tam, panie Flisek? Musisz teraz się nam schować na małą salę, bo my tu nagrywamy podcast. Ale już swoją obecność zaznaczyłeś. Już będziesz znany. Śmiało. Tylko nie śpiewaj i nie krzycz. Więc musicie wracać, przyjeżdżać przygotowanie przed kampem, warto się poruszać, napisać do nas albo odezwać się w jakikolwiek inny sposób, żeby dostać od nas program, który przygotowuje z Was do kampu. Wtedy będziecie mogli tu przyjechać po prostu robić postęp, a nie wracać do formy. Warto też jeszcze powiedzieć o tym, wujku Tobiaszu, że jeżeli mamy wakacje, to młodzi ludzie mogą sobie odpocząć 2 tygodnie po sezonie, ale nie mogą odpoczywać sobie miesiąc, ponieważ wakacje są okresem do robienia postępu, a nie do odpoczywania. Oczywiście trzeba złapać świeżość, potem trzeba wrócić do treningów i wakacje są tematem, kiedy możemy, nie mamy meczu za dużo, możemy sobie pracować nad swoimi słabymi stronami, które sobie wcześniej zaplanowaliśmy i ten wakacyjny czas jest po to, żeby robić postępy, zdobywać nowe rzeczy, rozszerzać swój wachlarz, no a na mecz w sezonie już trenerzy nie mają na to czasu. I wracając do pierwszego pytania, jaka jest różnica między kampem a konsultacją? Konsultacja jest krótsza, bardzo intensywna i ona się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy kluby mają wolne, czyli w majówkę, w listopadzie, w długi weekend, w Boże Ciało, między świętami i Sylwestrem. To jest taki boost energetyczny treningowy dla kampersów, którzy po prostu w klubie dostali wolne. Jeszcze to, o czym powiedziałeś właśnie, że wakacje to taki okres, żeby jednak zdobywać te nowe umiejętności, a nie nadrabiać formę. Myślę, że fajne jest to, że kiedy tutaj zawodnicy przyjeżdżają, nieważne, czy to jest początek wakacji, czy koniec, czy to są konsultacje, my im pokazujemy przede wszystkim, jak oni mogą pracować sami, bo często też się spotykam z tym, że zawodnik wie na przykład, że musi poprawić żółt, musi poprawić kozioł, ale brakuje mu takich gotowych wzorców pewnych, nie wiem, czy to wynika po prostu z braku chęci, żeby gdzieś tam poszukać. Jednak tych materiałów teraz w internecie przede wszystkim jest sporo, ale tutaj ma możliwość zobaczenia, podpytania, no i przede wszystkim stałego kontaktu z nami. Sądzę, że to jest bardzo duża zaleta w odróżnieniu gdzieś tam do innych obozów, że rzeczywiście kampersi, którzy przyjadą tutaj raz, drugi, trzeci, oni mogą przez cały rok tak naprawdę napisać, zadzwonić, non-stop jesteśmy dla nich dostępni i sądzę, że to też bardzo mocno ułatwia im wtedy taki rozwój samodzielny. No bo umówmy się, wyjść na Orlika w wakacje, kiedy jest piękna pogoda, nic nie stoi na przeszkodzie, super rzeczy można wykonać, a niekoniecznie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Niby może się to wydaje rzeczą prostą, oczywistą, ale jednak tutaj widzą przede wszystkim, że to nie ma być takie rzucanie, wyjście sobie na Orlika, raz rzucę tak, tylko mają pokazane wzorce, jak to wykonywać. No i sądzę, że dużo zawodników z tego korzysta mimo wszystko. Tak, ale jakby tutaj bym uciekał od historii, że na naszym kampie jest tak, a na innym tak, ponieważ sami doradzamy naszym kampersom czasami, żeby pojechali na inne kampy, bo nie jest sztuką siedzieć 7 tygodni w Wałczu, nie pozwalamy nikomu na takie coś, 2 tygodnie to jest maks, żeby ktoś tu spędził, potem jeżeli mają możliwości finansowe, rodzice i czasowe, i organizacyjne, mówimy, że sobie pojechali na inne kampy, ponieważ taki jest dobry rozwój, więc jeżeli też są kampy, z których są zadowoleni, są kampy, z których są mniej, wracają do nas, jakby to jest ciągły ruch. Im więcej trenerów spotkają w swoim życiu, tym lepiej dla nich. Więc tutaj akurat, że w odróżnieniu do naszego kampu, my się skupmy na naszym, a nie na pozostałych. Mikuś, wszedłeś i zgubiłem wątek. Ale co chciałem powiedzieć?
że dobrze jest nowe doświadczenia zdobywać. Sądzę, że to był taki główny wątek. Naszym celem jest przede wszystkim, żeby kampersi dostawali ćwiczenia, które mogą wykonywać sami, kiedy są poza klubem, mają wolną czas, piłkę na dworzu, żeby nie marnowali tego czasu na orliku, na bezsensowne rzucanie i powielanie złych nawyków, ale żeby dostali ćwiczenia, które mogą wykonywać sami. Oczywiście w internecie jest mnóstwo rzeczy, tylko że jeżeli obejrzymy filmik na YouTube, będziemy tylko powtarzali jakieś ruchy, bez skupienia się na detalach, na gdzie depnąć nogą, na takich sprawach czysto technicznych, które tutaj oni dostają, to jest takie trochę bezsensowne ćwiczenie. A jeżeli my ich tutaj nauczymy podchodzić do treningu, wydawać im jakieś takie totalne drille, które mogą robić sami, oni je potem będą wykonywali, to jest bardzo duża zaleta. Czasami w klubach trenerzy po prostu nie mają czasu się tym zajmować z zawodnikami, bo mają 3-4 roczniki, mają bardzo dużo pracy, muszą pracować w szkole i tak dalej i nie mają czasu się zajmować tymi wszystkimi zawodnikami. My ten czas mamy, ponieważ mamy taki program monitorowania graczy, który tych graczy rzeczywiście monitoruje. Ci, co chcą, otrzymują tą pomoc i myślę, że na pewno będziemy jeszcze to rozwijać w ciągu najbliższych lat. Czy to, co powiedziałeś, też na pewno fajnie pokazuje to, że przyjeżdżając tutaj, jednak jedzie się w miejsce, w którym każdy jest zainteresowany tą koszykówką. Ja sam pamiętam, że kiedy jeszcze pogrywałem w kosza, jednak nie pochodzę z samego Poznania, tylko gdzieś tam z trochę mniejszej miejscowości, przyjeżdżając tutaj czułem się po prostu, że środowisko też bardzo mocno wpływa na ten rozwój i warto też sobie to potem właśnie doświadczenia tu z kampu przenosić na takie rodzime podwórko, że gdzieś tam zaprosić tego jednego, drugiego, trzeciego kolegę, żebyśmy nie tylko wychodzili na taką gierkę jeden na jeden i upali bez sensu, tak jak powiedziałeś, powtarzali jakieś ruchy, tylko żebyśmy coś potrenowali i rzeczywiście ten progres robili. Rozwijanie się z kimś na pewno jest przyjemniejsze, jeżeli idziemy gdzieś poza kampem, poza treningami klubowymi na trening. Na pewno przyjemniej jest z jakimś ziomkiem, który chce tak samo jak my potrenować. Tak samo, jeżeli jesteśmy w klubie, lepiej się trzymać z tymi, którzy chcą przychodzić wcześniej na trening, 15 minut, 20, zostawać po treningu, chcą sobie zrobić dodatkowo jakieś ćwiczenia. Z takimi ludźmi trzeba po prostu obcować. I zazwyczaj jest tak, że 90% ludzi, którzy przyjeżdżają na kamp, może nawet 95%, to są ludzie zajawkowicze, którzy sami znaleźli kamp, wiedzą, że my trenujemy o 7 rano, jest 6 godzin w treningu, można tutaj tylko spać, chillować, jeść, regenerować się, żeby znowu trenować. To jest 95% ludzi i takich tutaj znajdziesz zajawkowiczów. Są też oczywiście co roku ludzie, których rodzice po prostu wysłali, bo pojechali sobie na wakacje do Hiszpanii i chcieli mieć od dziecka spokój, ale jest to coraz mniejszy procent, dlatego teraz na naszej nowej stronie, którą polecam wam zobaczyć, basketcamp.pl, jest takie okienko, krótka charakterystyka zawodnika. Jeżeli widzimy tam, że to rejestruje rodzic i za bardzo nie widzimy błysku w tym, że to jest młody człowiek, który chce przyjechać tu się poprawiać, tylko mama wysyła dziecko średnio zorientowane na ciężkie treningi, to wtedy mówimy sorry, jednak jeszcze za wcześnie na nasz kamp, niech się ten młody ogarnie, jeżeli będzie chciał, to niech się zgłosi sam, opisze, po co tu przyjeżdża, wtedy będziemy wiedzieli, że ma to jakiś sens. No właśnie, warto też na pewno zwrócić uwagę, żeby to wszystko wychodziło od zawodnika, bo ja też się często gdzieś tak w codziennej pracy trenerskiej spotykam z tym, że bardzo dużo graczy, zawodników, zawodniczek jest tak troszkę na siłę pchanych do tego basketu. No nie jest to na pewno dobre właśnie przez to, że jest to robione na siłę, nie jest to własna inicjatywa, dlatego warto na pewno zachęcać też gdzieś tych graczy, żeby oni od siebie to wszystko dawali, nie tylko w koszykówce, ale przede wszystkim w życiu, żeby to, co robili, było ich własnymi decyzjami i sądzę, że tutaj decydując się z własnej woli, że chce się przyjechać te 7 dni, czy tak jak teraz mamy konsultacje, troszkę krótszy czas przepracować, to jest naprawdę mega duży plus dla młodego człowieka, który też pokazuje w dorosłym życiu, nie tylko w koszykówce, że ciężka praca popłaca i takie stawianie na swoje też jest bardzo fajną rzeczą. Często jest tak, że jak dzwonią rodzice, ja jestem tą osobą, która jest na pierwszej linii naszego call center i staram się wybadać, czy to zawodnik, gracz dał mamie numer telefonu, zadzwoń i wypytaj, czy to mama znalazła i pytała zawodnika. Jeżeli czuję, że to mama znalazła ten kamp lub tata, to najpierw mówię, macie mnóstwo filmików na YouTubie, macie mnóstwo na Facebooku, macie na naszej stronie, niech zobaczy wasz gracz, co my tu robimy, zapozna się z filozofią, jest mnóstwo tych filmików. Od niedawna jesteśmy na TikToku, więc cała ta nasza filozofia jest, kiedyś ona była, nazwijmy to, chroniona, ale to dlatego, że nie mieliśmy sprzętu, teraz mamy sprzęt, możemy nagrywać, możemy sobie wpuszczać to w świat. Więc jeżeli wtedy jest błysk u tego zawodnika, że o kurde, chcę tu przyjechać, czuję to, co ten gość gada, chcę być o 7 rano na stadionie, albo w lesie, albo na hali, czy na siłce, to wtedy taki gość może tu śmiało przyjechać, bo to jest zajawkowicz i to jest taka nasza selekcja, że staramy się tak robić, żeby to jednak zawodnicy wyszukiwali, ale oczywiście zdają sobie sprawę, że tą ostatnią instancją są rodzice, którzy po prostu muszą za ten kamp zapłacić, przywieźć tutaj zawodnika i tak dalej, więc tutaj musimy współgrać i motywować te dwie części, czyli gracza i te osoby decyzyjne.
Czy to, co wspomniałeś właśnie, że kiedyś to była taka wiedza chroniona, to na pewno też fajnie pokazuje, jak kamp się rozwija na różnych płaszczyznach, że to nie jest tylko i wyłącznie stricte przekazywana wiedza koszykarska, tylko te wszystkie takie tematy naokoło, różne inicjatywy, które też tutaj wychodzą. Czyli tematy naokoło od zawsze były, bo my tam treningiem mentalnym pracowaliśmy już w 2010 roku, wtedy, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Ja to przywiozłem ze Stanów, gdzie w 2008 roku ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale jakby tam mnie przemaglowali, przemilili. Ja stwierdziłem, że jednak to jest to i do dzisiaj jakby głęboko w to wierzę, że bycie zdrowym to nie jest, że jestem zdrowy fizycznie i zdrowy psychicznie, tylko to jest jedno zdrowie. Wszystko to jest, więc jakby tutaj mental zawodników jest czasami nadważniejszy niż ich fizyczne sprawy, umiejętności i tak dalej, a wręcz jeżeli mamy problem fizyczny, kontuzje, to problem mentalny od razu też się pojawia i tak dalej, więc to jest wszystko zgrane, my nad tym zawsze pracowaliśmy. Nie pokazywaliśmy tego, bo no, jak mówiłem, nie było sprzętu, nie było takich platform. Teraz zaczynamy to robić. Podcast jest kolejnym krokiem. Zobaczymy, jak długo to pójdzie. Dążymy do tego nie, żebyśmy były dwie gadające głowy o kampie, tylko będziemy poruszali tematy, będziemy zapraszali psychologów, sportowców. W Vouchu mamy to, ten plus, że tutaj tak naprawdę możemy sobie nagrać ze 100 odcinków wakacje, bo będziemy mieli samych olimpijczyków, którzy będą przychodzili, więc będziemy sobie z nimi rozmawiali, jak odciągać sukces, co zrobić i tak dalej. Więc jeżeli ten zagra nam tutaj ten pierwszy odcinek pilotażowy, to na pewno będą kolejne. Właśnie ciekaw jestem, jak to na ten moment tutaj wygląda. Bardzo dobrze, sobie radzimy, ale co to jest okej. Okay. Łuki się cieszy, Mikun mówi, że time out. Miało nie być cięć, ale jednak nasza ekipa, jak ja to mówię, audiowizualna, czasami potrafi nas zaskoczyć. Rozładowała się bateria, no, ale już jesteśmy, także nie było nic wycięte. Puścimy, panie reżyserze, to, co było przed, żeby było widać, żeby nie było, że ściemniam, że to coś, że jakieś moje zająknięcia czy wujka Tobiasza są. I a propos tych zmieniającego się świata, że kiedyś nie było publikowania, nie było podcastów i tak dalej, był całkowicie inny świat. Kiedyś, kiedy zakładaliśmy kamp, nie myślałem o tym, że będziemy uczyli kampersów używania telefonu komórkowego, nie zabierania im tego telefonu, tylko uczenia ich, po co to jest, bo tak naprawdę komórka jest dla nich, może być dla nich czymś wspaniałym, jeżeli chodzi o rozwój jako człowiek mentalny, koszykarski, jako inspirację do ćwiczeń, śledzenia super graczy, swoich idoli, nie tylko sportowców, przecież jest wiele wspaniałych ludzi i artystów. No, z każdej dziedziny życia, których mogą sobie ci młodzi ludzie śledzić, wraz z nich przykład i to na 100% i trzeba ich nauczyć to oglądać. Jakby my uczymy ich używać Instagrama, uczymy ich używać TikToka, uczymy ich jakby trochę oszukać może algorytm, może nie oszukać, tylko nastawić, żeby on działał na ich korzyść. To są taki znak czasu. My jako ludzie, którzy mają szkolić tych koszykarzy, musimy gonić ten czas, nawet trochę wyprzedzać to, co oni przewidywać, co jest potrzebne, żeby tych ludzi rozwijać. No i myślę, że to robimy w ostatnich latach. Kosztuje to dużo energii, ale robimy to w dobrej wierze, bo już wiemy, że sama koszykówka nie jest w stanie wykształcić człowieka. Musimy dołożyć do tego wszystkie te inne sprawy. Wczoraj odkryliśmy, że 8 płatów ma piłka. Niektórzy nawet tego nie wiedzieli, na przykład ja. Więc to jest, żeby być koszykarzem, to trzeba 8 dziedzin życia na pewno, może nawet więcej ogarnąć, żeby to wszystko współgrało. No sam jestem takim dobrym przykładem, że bardzo długo od tego Instagrama się wzbraniałem. Tutaj sądzę, że każdy to wspomina, że ja tak mówię, nie, bo tam właśnie wszyscy tak scrollują, tylko to uzależnia. I rzeczywiście pokazuje to, że warto iść z tym duchem czasu i przekonywać się do nowych rzeczy, tylko trzeba mieć, tak jak wspomniałeś, tą wiedzę, jak tego używać, bo naprawdę może to nieźle w głowie gdzieś tam namieszać, a może super robotę wykonać. Tak samo jest z drillami koszykarskimi i nie z tematyką, ale z metodyką nauczania koszykówki. Te drille, które robiliśmy w 2010 roku, już większość z nich nie może tu mieć miejsca, ponieważ koszykówka się zmieniła. Wiele można powiedzieć, że jakbyśmy włączyli mecz 2010, 2012, 2014 z takiej polską ligą ekstraklasy i teraz te mecze, już nawet nie mówię o NBA czy Eurolidze, to będzie retro. Tak samo jak my patrzymy na mecze z lat 70. mówimy, ale inny basket, tak samo już teraz to się zmienia. Przez 13 lat kampu koszykówka się zmieniła i my, szkoląc tych młodych ludzi, musimy zacząć przewidywać, jak ona będzie wyglądała za 5, 7, 10 lat, żeby oni w niej funkcjonowali, a nie tu i teraz. Więc jakby to jest bardzo wskazane, żeby i treningowo, i przez social media się to wszystko rozwijało, żebyśmy mieli trenerów, którzy potrafią rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, bo oczywiście ja już się robię coraz starszy, biorę coraz więcej trenerów, jeżeli jest jakiś młody trener, który nas ogląda i chciałby dołączyć do naszego sztabu, śmiało się do nas odzywa i przeszkolimy Cię w naszej filozofii, zobaczymy, co masz do zaoferowania, połączymy naszą filozofię z Twoją i możesz być całkowicie dobrym tutaj trenerem, mieć fantastyczne życie, fantastyczną pracę i przede wszystkim doświadczenia, bo tak jak mówimy, chcemy iść z duchem czasu
i będziemy na pewno nad tym pracowali, żeby wyprzedzać ten czas, żeby nie gonić czegoś, tylko po prostu wyprzedzać ruchy koszykówki, żeby po prostu przygotować ludzi do grania na wysokim poziomie. Tak jak tutaj powiedziałeś właśnie, jeżeli chodzi o tych nowych trenerów, fajne jest to, że tu się łączą takie, jeżeli ktoś przychodzi, zawsze daje coś dodatkowego od siebie, plus jeszcze bierze to od nas i to wszystko daje taką fajną mieszankę. Niektórzy byli nie wytrwali. To fakt, oczywiście. Ale patrząc tak bardziej ogólnikowo, właśnie to jest fajne, że taki fajny miks się tworzy i rzeczywiście to jest i z korzyścią znowu i dla nas, bo każdy tak naprawdę od każdego może się czegoś nauczyć. Tak samo trener może też się nauczyć czegoś od zawodnika, jakichś takich zachowań, różnego rzeczy. Na każdego człowieka trzeba być otwartym i sądzę, że tutaj ten kamp bardzo fajnie to pokazuje, że to takie przebywanie z ludźmi, umiejętność rozmawiania, tak jak ty to często powtarzasz, taki small talk, nawiązywanie takich krótkich gadek może bardzo człowieka rozwinąć. Tak, naszym głównym celem jest, żeby ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, młodzi ludzie, potrafili rozmawiać z innymi o niczym, czyli tak zwany small talk, bo zazwyczaj jest tak, że unikamy tych takich kontaktów. Oczywiście oprócz tego, że uczymy ich kultury, że pracuje na ich kariery pani sprzątaczka, która wymyła ten parkiet, pan Rysiu i reszta ekipy w kuchni, którzy zrobili ona jajówę. To są cisi bohaterowie, tak się mówi, cisi bohaterowie ich karier, którzy pracują dla nich, żeby oni mogli się rozwijać, nie tylko trenerzy, rodzice, którzy ich wożą na treningi, motorniczy, kto trenuje, motorniczy tramwaju i kierowca autobusu, czy tam metra, nieważne. Wszyscy ci ludzie to są cisi bohaterowie, my uczymy, żeby mieć szacunek do wszystkich, którzy pracują dla nas i przede wszystkim uczymy ich, żeby oni ze sobą rozmawiali, bo często zdarza się niestety tak, że mamy zbiórkę na crossfit przy recepcji i drugiego dnia kampu siedzi 12 osób i czekają na trenera, patrząc w telefon, zamiast ze sobą rozmawiać. Na stołówce zabroniliśmy używania telefonów. Dzisiaj na przykład nie działa internet na ośrodku, więc może to super. Wszyscy sobie ze sobą pogadają. Mam nadzieję, że go naprawią do wakacji i do innych majówek, do innych konsultacji. Więc chcemy, żeby oni ze sobą dyskutowali. Na przykład oni ze sobą, w ogóle idzie dwóch gości, w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Dlaczego ze sobą nie rozmawiacie teraz? No i uciekli szybko. Idźcie na małą halę, zaraz jest trening. Chcemy, żeby zawodnicy potrafili siebie poznawać. Czasami jest tak, że drugiego dnia pytamy ludzi, którzy nagle mieszkają w pokoju, a się nie znali, nie wiedzą, jak się nazywają, nie wiedzą, jak mają na imię, albo nie pamiętają. I chcemy wiedzieć, żeby oni mieli naturalną chęć poznania drugiej osoby. Jeżeli ktoś jedzie pociągiem do nas, to zawsze pytam zawodnika, z kim jechał pociągiem, kto siedział obok, gdzie ta pani jechała, czy ten pan, kim są i tak dalej. Więc jakby, oj, zacznijcie rozgrzewkę na małej sali. Dobrze nam się gada. Musieliśmy przenieść trening grupy B na małą salę, żeby nam tutaj nie zakłócali, ale myślę, że za 15 minut, jak skończymy gadać, to ich puścimy. Jeszcze 5 minut nam dajcie. Chyba, że się tak rozgadamy, że nie przestaniemy. Nie, podcast nie może być taki długi, bo wtedy nawet sami będziemy znudzeni. Więc a propos, chcemy uczyć ludzi small talku, chcemy uczyć ludzi ciekawości, świata ciekawości innego człowieka, ponieważ każdy człowiek, którego napotkamy, ma coś nam do zaoferowania. Tak samo jak ja zawsze mówię, że każdy trener ma coś do zaoferowania, nie ma słabych trenerów, bo od każdego można coś wyciągnąć. Tam masz trening na małej sali. W prawo. O, właśnie tam. Na przykład mamy gościa, który już tu już drugi dzień, a przed chwilą nie wiedział, gdzie jest mała sala. Zobaczymy, czy ten wie. Ale oczywiście każdemu dajemy szansę, każdy jest inny, każdy ma inny charakter i inne zdolności asymilacji. Tak, warto też na pewno wspomnieć o tym, co... Asymilacja? Nie. Asymilacja. Socjalizacji. Socjalizacja. Może tak. Warto też na pewno właśnie wspomnieć o tym, co mówiłeś, że od każdego człowieka może coś wyjaśniać. Kampersi mają bardzo wiele wszelakich pasji, bo to jednak często się pytamy, czy jakieś inne zainteresowania sportowe, artystyczne. Padają różne odpowiedzi. Gra na gitarze, gra w szachy, układanie kostki Rubika. No mamy przecież jednego chłopaka, który tutaj przyjeżdża. Emila. Który, ile? 10 sekund? Nie chcę teraz skończyć. Bardzo szybko. Bruno i reszta ekipy też robi dosyć krótko. Więc są ludzie, którzy układają kostkę Rubika, są ludzie, którzy zostali, byli kampersi raperami, piosenkarzami, producentami muzycznymi. Jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam skierowali swoją karierę. Kim? Kierowca rajdowy, kto? No tak, to prawda, kierowca rajdowy. Tłumacz. Są ludzie, no jest mnóstwo talentów, ale oczywiście naszym talentem przede wszystkim jest koszykówka. Tylko że według naszej filozofii my chcemy zrobić wszystko, aby przez to szkołę życia, którą my tutaj fundujemy naszym kampersom, którzy przyjeżdżają dwa razy w roku, trzy razy w roku, zależy tam jakie mają możliwości czasowe, klubowe i tak dalej, żeby oni nie wyjechali stąd jako lepsi koszykarze, ale też również jako lepsi ludzie, bardziej odważniejsi, bardziej pewni siebie, otwarci na świat, ciekawscy innych ludzi, ponieważ
umiejętność, zdolności takie interpersonalne, czyli komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów, zadawania pytań, brak wstydu, jeżeli chodzi o komunikację z drugim człowiekiem, to są umiejętności, które później w wieku 30, 35 lat, 40 trudno nabyć. A za mało lata jesteśmy w stanie to zmienić i potem jest to dla nas naturalne. Jest mnóstwo ludzi, którzy w wieku byli tacy cisi, tacy wyciszeni i oni pójdą na jakiś kurs w wieku 35 lat i potem to wygląda bardzo nienaturalnie, kiedy przychodzą ludzie i zachowują się w taki sposób, jakim tam pokazali te wszystkie takie pozy i tak dalej. To raczej nie jest postrzegane bardzo dobrze. A jeżeli w ciągu w tym wieku nauczymy się tej pewności siebie, nawiązywania z ludźmi, to naprawdę możemy wychować pewnych siebie ludzi, którzy w każdej dziedzinie życia będą odnosili sukcesy z tego powodu, że będą odnosili w sporcie porażki, będą się odbudowywali, będą znali sens treningów, będą wiedzieli, że to, że przegraliśmy, to jest tylko i wyłącznie na chwilę obecną element naszej jakiejś dłuższej drogi, będą się załamywali i tak dalej, więc jakby i potem mogą to przełożyć na pracę w każdej dziedzinie życia. Tak, na pewno przede wszystkim sport powinien dążyć do tego, żeby nie tylko ten aspekt gdzieś tam fizyczny i tak dalej, ale ten społeczny. Samo takie wykonanie pracy też w klubach tutaj na treningu u nas na kampie. Ci młodzi ludzie mają bardzo dużo innych obowiązków, a mimo to poświęcają się swojej pasji i w pewien sposób uczą też planować, jak ten dzień gdzieś tam rozegrać, co robić w ciągu dnia, uczą się planowania. To jest bardzo duży plus dla nich, który potem w życiu się przydaje. Naszym wielkim sukcesem są gracze, którzy przyjeżdżają do nas sami pociągami. I to najmłodszy jest, tutaj szedł pan Flisek, 2011 rocznik, który już chyba był na sześciu kampach i przyjeżdża z Wawy pociągiem, ale oczywiście są też trochę starsi gracze. Co do planu dnia, to myślę, że niestety tak jest świat skonstruowany, że większość młodych ludzi na razie wszystko ma ułożone przez rodziców, czyli oni ich wożą na jakiś angielski, gitarę, koszykówkę, taniec, szkołę. No ale tak jest, czasy się zmieniają, więc niektórzy się boją po prostu wysyłać ludzi, ale ja zawsze zachęcam, żeby jeżeli ktoś mieszka w bezpiecznym mieście, w bezpiecznym okresie samodzielność, który my tutaj uczymy, potem niech się przekłada na ich życie normalne, ponieważ ta zaradność taka życiowa, jak najmłodszym wieku trzeba ją łapać. Czasami warto gdzieś się potknąć w życiu, żeby potem wyjść na prostą, więc my tutaj bardzo uczymy samodzielności. Oczywiście wszyscy są pod kontrolą, ale wiele zadań zawodnicy wykonują sami. My gdzieś tam patrzymy na nich z ukrycia, ale oni funkcjonują na ośrodku czasami, nawet jakby nas nie było, ale jakby cały czas są kontrolowani i na razie zdaje to super egzamin. Myślę, że każdy kamper, który tutaj przychodzi taki tydzień, zyskuje trochę wolności, odpowiedzialności, musi się zachowywać jak profesjonalny koszykarz, musi dbać o to, co będzie jadł, bo tutaj każdy sobie nakłada, co chce, musi sam sobie decydować, kiedy pójdzie spać, bo my tutaj nie pilnujemy, oczywiście mamy ciszę nocną, że po odprawie wszyscy idą spać, ale o trzeciej w nocy po prostu wszyscy muszą iść spać, bo wiedzą, że o 7 rano muszą być na treningu, bo jeżeli o 7 rano ktoś będzie zaspany, nie będzie funkcjonował na treningu, zobaczymy, że nie spał, to jest wypad z kampu i skupiamy się na tych, którzy podchodzą do tego profesjonalnie, więc samodzielności, zaradności uczymy tak samo jak psychologii, mentalu, rzutu po koźle, rzutu za trzy i obrony. Fajnie też, że ci najmłodsi kampersi mogą te wzorce brać nie tylko bezpośrednio od trenerów, ale także mogą podpatrywać starszych kampersów albo nawet osoby, które już gdzieś tutaj na kamie przyjeżdżają z uwagi na wiek, ale prowadzą profesjonalne kariery, zajmują się nie tylko koszykówką, ale także innymi rzeczami. To na pewno fajnie wpływa na takiego młodego człowieka, pokazując mu, że to, co my mówimy, rzeczywiście sprawdza się w praktyce. Tak, dzięki temu, że kamp jest długi, w sensie długo już go robimy, 13 lat, to mamy już swoich wychowanków, mamy ludzi dorosłych, mamy kampersów, którzy przyjeżdżają w wieku tutaj 18 lat, 17, 16 i na tym samym kampie są ludzie, którzy mają 10, 12, 13. Oczywiście oni nie trenują razem, ale funkcjonują razem, czyli chodzą razem na posiłki, mają wspólne odprawy, dostają podobną dawkę wiedzy, ale trenują oczywiście w swoich innych grupach, bo to bez sensu, ale ci młodzi mogą patrzeć sobie na tych starych i wyciągać wnioski, że już tak naprawdę ci najmłodsi zdobywają taką samą wiedzę na tych wykładach jak ci starsi, więc mają tą przewagę, że mają więcej czasu niż ci starsi. I to takie łączenie pokoleń jest tym, co chciałem zrobić, jak tworzyliśmy ten kamp, żeby ci starsi gracze zawsze byli tymi, którzy inspirują tych młodszych. Super jest historia, jeżeli gdzieś potem przysyłają mi zdjęcia nasi kampersi młodzi gdzieś po meczu ekstraklasy z naszymi zawodnikami, którzy grają już w ekstraklasie. Jest to taka jedna wielka rodzina, która ma przed sobą jeszcze wiele lat, wiele ciężkiej pracy i myślę, że z kampu na kamp, z roku na rok będziemy się rozwijali. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że mamy ten podcast, ponieważ między kampami będziemy mogli
dalej Was rozwijać, zapraszając gości, czasami może których Wy chcecie, czasami naszych może kampersów, którzy już grają zawodowo albo robią jakieś inne dziedziny. Oni opowiedzą, jaka była ich droga do sukcesu, bo oczywiście można się uczyć na błędach swoich i to jest najważniejsze, ale czasami, żeby nie popełniać tych swoich błędów, trzeba sobie posłuchać o błędach innych, którzy powiedzą z perspektywy czasu, co by zrobili inaczej, co radzą młodszym ludziom, żeby po prostu mieć tych namacalnych idoli, których drogą możecie podążać, a nie ludzi ze świata szklanego ekranu z Ameryki na przykład, nie z oceanu i z Ameryki, albo innych krajów. No jest także tutaj wiele sportowców, które mogą spotkać na co dzień, bo nie tylko, tak jak wspomniałeś, koszykarze, tutaj nasi kampowi, ale sam ośrodek tutaj w Cosowski, Wałecki daje możliwość napotykania na co dzień olimpijczyków, tak, mistrzów świata, różnych dyscyplin, lekkoatletów, wszelakie dyscypliny. Nasza baza jest super, nie będziemy tutaj ściemniać, tu możemy się pochwalić, że jest super po prostu. I będziemy to robili, będziemy zapraszali różnych gości z różnych dyscyplin, bo to czy wioślarz, kajakarz, sprinter, to taką samą ciężką drogę musiał przejść człowiek, żeby zostać zawodowcem. Tak samo koszykarz musi poznać wiele ciekawych rzeczy. Będziemy rozwijali nasz podcast, bo doskonale wiemy, że dwie gadające głowy to nie jest nic ciekawego. Musi być jeszcze trzeci bodziec. Na razie jeszcze mam piłkę. Więc myślę, że pójdzie to w dobrym kierunku. Zobaczymy, jaki będzie Wasz feedback. Myślę, że miło... Okej, zobaczymy, ale i tak zrobimy drugi odcinek. Zaprosimy sobie jakiegoś gościa. Ważne, żeby po prostu ten podcast miał ciągłość, pociągłość postaramy się zrobić, żeby on wychodził co dwa tygodnie, może co trzy. Nie wiem jeszcze tego, zobaczymy jak to wyjdzie, ale myślę, że będzie dobrze. Też jak uważam. Czy jeszcze coś chcemy dzisiaj dodać? Nie, bo musimy wpuścić grupę B na trening i iść zobaczyć, co robi grupa, a nie grupa, jeszcze ma 25 minut. Siłka teraz. Więc nie będziemy nic wycinali, puścimy sobie ten podcast, zobaczymy jak to wygląda. Jakie jeszcze pytania przygotowałeś? Znaczy ja to tak rozpisałem generalnie, to było tak wiesz, powierzchownie, bo sam nie wiedziałem w jakiej formie to nam wyjdzie. Sądzę, że taka luźna rozmowa, którą gdzieś tutaj teraz odbyliśmy, jest najbardziej naturalna i to wtedy fajnie, bo to tak wszystko wychodzi, wiesz, od serducha można powiedzieć. Patrzę, może co, jeszcze coś byśmy... Ja mam bardzo lekarskie pismo, nie wiem czy się nie, doczytasz. Promocja na wakacje, dlaczego jesteśmy super... Co kampersi mówią na temat innych obozów? No to nie, no to już o tym mówiliśmy, że ja to po prostu tam gdzieś się zapisałem, bo często jest tak, że właśnie przede wszystkim mamy tą przewagę tego środka, że jednak te warunki olimpijskie mocno sprzyjają, no, dostępność do hali. Nie, gorąco tu troszkę. Wieczorne pogadanki, wyodrębnić z nich tematy na kolejne odcinki. Gadu gadu ktoś używa, niesamowite. Znacie ten dźwięk? Gadu gadu? Co do jakby tematy na kolejne odcinki, wszystko będzie kręciło się nie wokół kampu, ale wokół rozwoju młodych koszykarzy i myślę, że na tym się skupimy. Nie będziemy tutaj reklamowali kampu, że o, mamy super jedzenie, mamy wygodne łóżka, mamy basen i budują nam nową halę, co zresztą zapraszamy, będzie super we wrześniu otwarcie turniej drużyn Ekstraklasy pod egidą Basket Campu i Cosopo Wałcz, więc fajnie będzie to obejrzeć. Zapraszamy do Wałcza, dodam więcej informacji. Myślę, że to wszystko będzie po to, żeby nasi kampersi mogli się rozwijać, mogli poznać nas bliżej, poznać perspektywę, którą tutaj im pokazujemy, mieć z nią kontakt na dłuższy okres, bo to, że stąd wyjadą, oczywiście my staramy się na TikToku wrzucać te moje pogawędki wieczorne, ale to nie wszystko. Tutaj podcast będzie po prostu szerszą opcją dla tych, którzy mają czas tego posłuchać. I myślę, że na teraz to wszystko, bo zeszło nam ile, panie reżyserze? Z pół godziny, więcej nie będziemy was męczyć. Dwa razy więcej już planowaliśmy. Tak, więc to idzie do śmietnika, będziemy następnym razem szyli. Fajne odcinki, mam nadzieję, że to dobrze pójdzie. Pan reżyser nam to zmontuje. Wujek Tobiasz będzie gościem drugiego odcinka, ja będę hostem, ale obiecuję, że jeszcze kogoś może zaprosimy. Jeszcze kogoś może, to jest kłamstwo. Obiecuję, że kogoś zaprosimy, a jeżeli kogoś nie zaprosimy, to będzie w trzecim, czwartym, piątym. Zacznijmy. W każdym razie to był pierwszy odcinek podcastu Basket Camp, który możecie obejrzeć prawdopodobnie na YouTubie, na Spotify'u i gdzie tam jeszcze się ogląda podcasty. Tego jeszcze nie wiemy, ale ustalimy. Do zobaczenia w kolejnym podcaście i oczywiście na Basket Campa. Czy coś jeszcze mam powiedzieć? Tak, jeszcze możecie śledzić naszego TikToka, Instagrama, Facebooka, www.basketcamp.pl, strona, możecie tam siebie zobaczyć i to wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie. Teraz żebranie o lajki. Tak. Yo.